30 października wspominamy błogosławioną Benvenutę Bojani. Benvenuta urodziła się 4 maja 1255 roku w północnych Włoszech. Była siódmą córką włoskiego szlachcica. Rodzice przyjęli ją z radością, chociaż od kilku lat czekali na syna. Nadali jej imię, które oznacza dobrze, że przyszłaś. Po niej narodziło się trzech chłopców, z których jeden był potem dominikaninem. Benvenuta została tercjarką dominikańską. Podejmowała surowe umartwienia, znosiła wiele cierpień, ofiarowując je za nawrócenie grzeszników. Nadmierne pokuty były przyczyną choroby. Wtedy Benvenuta ślubowała pielgrzymkę do grobu świętego Dominika Guzmana, założyciela zakonu, którego była członkiem. Kiedy tam odzyskała zdrowie, naśladowała świętego Dominika jeszcze gorliwiej. Obdarowana szczególnymi łaskami Boga, zmarła 30 października 1292 roku w wieku 37 lat. Wiadomo, że pochowano ją w kościele świętego Dominika w Cividale, ale jej ciało nie zostało odnalezione. Kult, początkowo znany tylko w zakonie dominikańskim, szybko rozszerzył się na północne Włochy. Została beatyfikowana przez Klemensa XIII w dniu 6 lutego 1765 roku. Módlmy się. Ześlij nam, Boże, ducha mądrości i miłości, którymi napełniłeś swoją służebnicę błogosławioną Benvenutę, abyśmy wiernie Ci służąc za jej wzorem podobali się Tobie przez wiarę i uczynki. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.